Dzień dobry, witam serdecznie. Oscary przed nami, więc będzie oscarowy temat. Słuchajcie, ja się nigdy nie bawię w rozmaite przedoscarowe spekulacje, kto wygra daną nagrodę i tak dalej, bo mnie to specjalnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Mnie zawsze bardziej interesuje, kto według mnie powinien wygrać, albo kto według moich znajomych powinien wygrać. Bo Oscary to zawsze był dla mnie pretekst do oglądania filmów, a potem dyskutowania o nich. To było zawsze najfajniejsze. Natomiast to, kogo już tam Akademia wybierze, to już jest rzecz, którą trzeba brać z pewnym przymrużeniem oka i nigdy nie podchodziłem do tego specjalnie poważnie. Natomiast w tym roku zacząłem się zastanawiać, bo myślę, że stawka filmów jest na tyle ciekawa, że zacząłem sobie myśleć, komu też akademicy przyznają tę najważniejszą nagrodę w kategorii najlepszy film. I doszedłem do wniosku, bazując na tym, w jaki sposób Oscary są wybierane, czy raczej w jaki sposób wybierany jest zwycięzca tej najważniejszej kategorii, oraz na bazie tego, jakie filmy wygrywały w poprzednich latach, że w zasadzie pewniak jest tylko jeden. I jest nim La La Land. Już wam tłumaczę dlaczego. Zacznijmy może właśnie od systemu głosowania na tę najważniejszą kategorię, który jest trochę inny niż może się wydawać. To znaczy w większości kategorii wybór jest dosyć prosty. Akademicy dostają ten swój formularz, tam zaznaczają jedną pozycję w każdej kategorii i oczywiście ta pozycja, która zdobędzie najwięcej głosów, wygrywa. Natomiast w przypadku najlepszego filmu wygląda to trochę inaczej, jest to trochę bardziej skomplikowane. Nie tak skomplikowane jak na przykład system wyboru filmów już do nominacji, czyli nominowanie konkretnych filmów. To jest skomplikowana sprawa, więc w to nawet się nie będę zagłębiał. Natomiast pomówimy sobie o tym, w jaki sposób filmy są wybierane. Myślę, że część z was pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy, więc postaram się to w miarę łatwy sposób wytłumaczyć, a cała reszta niech poczeka chwilę, aż już przejdę do tego momentu, kiedy już na bazie tego wytłumaczę, dlaczego moim zdaniem La La Land dostanie tę nagrodę. Więc, żeby wytłumaczyć to najprostszy możliwy sposób, muszę się posłużyć rekwizytem. Będą to karty z Kapitana Ameryką Agenta Coulsona i pozwólcie, że wykorzystam je do zwizualizowania wam, w jaki sposób wygląda głosowanie na najlepszy film na Oscarach. Okej, więc wyobraźcie sobie, że te cudowne karty z Kapitanem Ameryką, Agenta Coulsona, to są formularze, jakie dostają akademicy. I oczywiście część z nich głosuje cyfrowo, część z nich głosuje tradycyjnie, nieważne, zasada jest ta sama. Zatem załóżmy, że taka jedna karta to jest formularz do głosowania, gdzie dany członek Akademii wybrał swoje filmy. No i ma jeszcze oczywiście do wyboru tę najważniejszą kategorię, gdzie ta kategoria wygląda trochę inaczej. To znaczy mamy 9 filmów i zadaniem akademika nie jest wówczas zaznaczenie jednego filmu, który według niego powinien wygrać, ale uszeregowanie tych filmów w kolejności od 1 do 9, gdzie 1 to jest oczywiście ten film, który najbardziej zasługuje na Oscara, a 9 to ten, który zasługuje na niego najmniej. No i potem każdy z tych członków Akademii, których jest ile? 7 tysięcy teraz aktualnie? W każdym razie, no tutaj oczywiście dla uproszczenia mamy tylko tyle tych formularzy, natomiast w rzeczywistości jest ich o wiele, wiele więcej, więc sprawa jest bardziej skomplikowana, ale myślę, że to i tak pozwoli wam załapać zasadę. W każdym razie, potem gdy dochodzi do liczenia tych głosów, bierzemy sobie wszystkie formularze, gdzie pierwsze miejsce zajął jeden konkretny film. Przykładowo La La Land. Bierzemy formularze, gdzie pierwsze miejsce zajął inny film, na przykład Moonlight. Bierzemy formularze, gdzie pierwsze miejsce zajął jeszcze inny film, na przykład, Manchester by the Sea. I bierzemy formularze, gdzie pierwsze miejsce miał jeszcze inny film, czyli na przykład, Hacksaw Ridge. Oczywiście tych filmów jest 9, tutaj podzieliłem to tylko na 4 kubki, dla uproszczenia tak nam będzie łatwiej. I teraz jeśli ten z filmów, który uzbierał tych pierwszych miejsc najwięcej, zdobył tych głosów aż 51% lub więcej, czyli większość po prostu, no to automatycznie wygrał, no bo ma większość, prawda? Nikt mu nie jest w stanie zagrozić. Jeśli tak się natomiast nie stało, no to bierzemy sobie pozycję, która ma najmniej tych pierwszych miejsc i sprawdzamy, kto na tych formularzach jest na drugim miejscu. Jeśli na przykład spośród tych formularzy, które głosowały na Hacksaw Ridge, tutaj na drugim miejscu jest La La Land, no to ten formularz wędruje sobie na kubkę z La La Land. Jeśli tu ktoś głosował na Moonlight,
to idzie na Moonlight. Jeśli tutaj też głosował ktoś na Moonlight, to też idzie na Moonlight. No i znowu, jeśli któryś z tych filmów zdobył 51 lub więcej procent głosów, no to automatycznie wygrywa. Jeśli nie, no to całą operację powtarzamy. Czyli bierzemy kolejny od końca film i patrzymy, kto jest na drugim miejscu. No i tak w kółko praktycznie, aż wyjdzie nam jeden zwycięstwa. Albo któryś z filmów uzbiera te 51%, albo po prostu będzie miał większość. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. No i teraz, dlaczego w związku z takim systemem głosowania to La La Land miałoby wygrać? Otóż dlatego, że La La Land jest filmem dobrym. Moim zdaniem jest takim filmem, który po prostu trudno go nie lubić. Myślę, że każdy w jakiś sposób czuje sympatię do tego filmu, bo on jest okej, okay, jest dobrze zrobiony, jest sympatyczny, jest miły i tak dalej. Natomiast myślę, że nie wywołuje jakichś kontrowersyjnych opinii. Myślę, że część ludzi go bardzo lubi, część ludzi go po prostu lubi i tyle. I to myślę, że zapewni mu zwycięstwo. Bo w takim systemie głosowania, jaki tutaj wam przytoczyłem, preferowane są jednak te filmy, które są konsekwentne w zdobywaniu głosów. To znaczy niekoniecznie muszą być na pierwszym miejscu, żeby wygrać potem kategorię, bo jeśli dany film regularnie jest na przykład na drugim miejscu w rozmaitych formularzach, to potem po zsumowaniu tych głosów może tych formularzy mieć dużo więcej niż ten, który ten film, który pierwotnie miał najwięcej tych pierwszych miejsc. I mam wrażenie, że to jest częsta sytuacja w przypadku Oscarów. No bo zwróćcie uwagę, jak często wygrywają filmy, które uchodzą za dobre, ale nie wybitne. Które uchodzą za takie bardzo bezpieczne. Jak Zostać królem, Artysta, czy na przykład Spotlight w zeszłym roku. Myślę, że Spotlight był dobrym filmem, ja go bardzo lubię. We're gonna tell this story. We're gonna tell it right. Ale nie był filmem w jakiś sposób przełomowym, czy jakimś, za który ludzie by poszli po prostu umierać i rozdzierali szaty, że jest taki dobry i nie pozwolą, żeby nie wygrał. No nie, to nie jest film, który wywołuje aż tak wielkie emocje. On był po prostu solidny. I wydaje mi się, że ta solidność właśnie zapewniła mu głosy. Zresztą spójrzcie, jak wygląda stawka filmów w tym roku. Mamy naprawdę sporo podobnych filmów. Oczywiście z całym szacunkiem, nie deprecjonując żadnego z tych filmów, ale wiele z nich jest bardzo podobnych. To są małe, kameralne, bardzo emocjonalne filmy. Takie jak Moonlight, takie jak Manchester by the Sea, jak Fences, czy nie wiem, Hell or High Water też nie jest specjalnie dużym filmem. To są bardzo kameralne, spokojne produkcje, które w mocnym stopniu opierają się po prostu na bohaterach, ich emocjach, czy nie wiem, braku emocji jak Manchester by the Sea. I nagle mamy też La La Land, który jest czymś kompletnie innym niż te filmy, który odróżnia się bardzo. A przy okazji jest też powrotem pewnej starej formy filmowej, którą oczywiście akademicy też bardzo lubią, dlatego między innymi wydaje mi się, że Artysta wygrał swojego czasu, bo wyróżnił się na tle pozostałej stawki. Wydaje mi się, że w tym roku może być podobnie, że nawet jeśli te pierwsze miejsca na poszczególnych formularzach rozłożą się między filmy, które są bardziej emocjonalne, bardziej powiedzmy poruszające, jak właśnie Moonlight, jak Manchester by the Sea, jak Fences i tak dalej, to La La Land, ze względu na to, że po pierwsze jest naprawdę porządnym filmem i takim, którego trudno nie lubić, a po drugie jest filmem, który jest musicalem, wyróżnia się, jest wesoły, jest zupełnie czymś innym niż ta stawka, którą podałem wcześniej, to ten La La Land, jeśli nie będzie pierwszy, to zawsze będzie w głosach, wydaje mi się, gdzieś w czołówce. Myślę, że sam gdybym miał głosować, to dałbym wyższe miejsce La La Land niż powinno, znaczy niż normalnie bym dał, głównie żeby docenić po prostu pewną różnorodność, żeby dać szansę wygranej filmowi, który jest trochę inny niż pozostałe, żeby ta stawka była troszkę bardziej różnorodna. I kto wie, czy właśnie to nie da zwycięstwa La La Land. Także nie wiem, jak będzie w przypadku tych pozostałych kategorii, tych mniejszych kategorii, takich jak reżyseria, aktor, aktorka i tak dalej, ale wydaje mi się, że w przypadku Best Picture to La La Land jest pewniakiem z powodów, o których przed chwilą powiedziałem. Także dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, dajcie znać, kto według was powinien wygrać w tej kategorii i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach i oczywiście naturalnie podczas ceremonii oscarowej, którą będziemy relacjonować z Oscarem z kanału Komiksomaniak. Zapraszamy, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć! Called me to be honest.